Cześć, tutaj Wiktoria, witam was serdecznie na kanale Sylwia Lipka. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i jak widzicie nie jestem w domu, ale to nie oznacza, że to będzie kolejny vlog. Nie. Tak swoją drogą, jeśli chcecie przywitać mój film tak jak przed chwilą to widzieliście, to pamiętajcie, żeby wysyłać swoje filmiki, gdzie mówicie cześć z tej strony, tutaj wasze imię lub imię i nazwisko, witam was na kanale Sylwii Lipki, wyślijcie to na maila sylwialipka.intro@gmail.com i ja będę w każdym filmie teraz dodawała takie intro dodatkowo od was. Dobra, przechodząc do filmu, jestem w samochodzie. I nie wiem, czy widzieliście ostatnio na YouTubie taki trend, na amerykańskim YouTubie to głównie było, że... Kajdanki. Tych kajdanek użyję do tego, żeby przypiąć moją przyjaciółkę i asystentkę zaraz do siebie, do tej rynki. Początkowo miało być na 24 godziny, ale raczej tak nie będzie, więc... Może 12 godzin albo coś takiego, zobaczymy jak pójdzie. W każdym razie, mamy dzisiaj całkiem dużo do zrobienia, między innymi idziemy na paznokcie, więc wyobraźcie sobie, jak będziemy sobie przekładać nasze ręce do lampy, ogarnąć rzeczy z Afryki i tak dalej. Ja teraz jestem pod jej mieszkaniem i idę ją zaskoczyć, ona jeszcze nie wie, co ją dzisiaj czeka. I tak to jest, jak ludzie pracują z Sylwią Lipką. Oprócz tego, że Natka będzie przypięta do mnie przez ileś tam godzin, to w ramach rekompensaty muszę jej prezent, żeby nie było. Hej! To przyniosłem ci prezent. Dziękuję. Co u ciebie? Dobrze. Tak, muszę się ubrać i zjeść śniadanie. Mam... Jezus Maria, tu mi dobra falasz! Jak sobie już urządziłaś? Znasz? Wiesz jaką mam fajną bluzę? Superman bluzę. Nie! O nie! O nie, zapięło mi się. Miało być takie z zaskoczenia, że miałam cię przypiąć. Jesteśmy przypięte kajdankami. I nie wiem, jak długo wytrzymamy teraz. A mamy dzisiaj paznokcie! Czy bardzo fajnie. W każdym razie, jedziemy teraz. Jak my wejdziemy do samochodu, w ogóle to jest niesamowite. Będę prowadzić samochód z tym na ręce. A następnie idziemy do Złotych Tarasów, więc trochę mi będzie wstyd pewnie. Bo ogólnie jak robię filmy, to zazwyczaj jestem w domu. Jeśli wychodzę już z domu, to nie robię tego takiego wielkiego halo, że wiecie. Proszę bardzo. Kajdanki albo, nie wiem, ooo, sorry. Z taką kamerą. Szalik nie, bo nie jestem w stanie ubrać kurtki. To szalik może będzie. Teraz będziemy widoczne i będą nas mieli za wariatów i trochę się w tego wstydzę. W mojej ponad 3-letniej karierze youtubera, prawie 4. Mamy XXI wiek, każdy jeszcze... będzie wiedział. Jeszcze nigdy nie robiłam takich rzeczy i trochę się boję. Ja teraz już nie mam żadnej wolnej ręki, ponieważ jedną mam do Natalii, a drugą trzymam kamerę. Mamy mój samochód i teraz musimy na niego wejść. Ej, dobra, to ja sobie trochę tak odsunę to. Skęce! O Boże! Udało się? Tak. Tak łatwo? Tak. Gimnastyka, prawda? Nie, nie mam telefonu. Jak to? To gdzie jest? Nie mam. Jeszcze nie zgubiłam, to nie w swoim domu zostawiłam. Nie! To jest trzecie piętro! Nas policja złapie? Co jej powiemy? Zostałyśmy zatrzymane, proszę pana. A uciekamy z więzienia. O nie. O Jezus. O Jezus. Nie, no kochani, nie jest źle. Patrzcie. Natalia się szybko ogarnia. Nie mam automat, to w końcu się nauczę, jak zmieniać biegi. No, fajnie. O nie. Trochę wiocha. Uważam, że łatwiej byłoby, gdybyśmy chodzili przez 24 godziny po prostu za ręce. Musimy iść do sklepu RTV AGD, bo musimy kupić nowy aparat na mój wyjazd do Afryki. Centrum handlowym. Czemu to jest tu na ludzi dzisiaj? Piątek. Jest godzina 10 rano, żeby nie było. Tak. Więc specjalnie wybrałyśmy godzinę. A ja muszę iść do bankomatu najpierw, bo ja nie mam limit na karcie. Mamy. W Mediamarkcie to chyba musimy się trochę kitrać. No chyba tak, to tak od dołu będzie z pod prudem. Plan na teraz to kupić nowy aparat, mniejszy od tego, który teraz nagrywamy. No jest dobra. Dosyć się rzuca w oczy.
Dzięki. Here we have it. Kasa numer 3 jest wolna. Zakupy udane. Dobra. Fajnie. Mogłyśmy usiąść w sumie po tej samej stronie, to by było o wiele łatwiejsze niż to, co teraz mamy zamiar wyczynić. Ale masz ładne to. Wegetariański ryż. Jaśminowy. Pyszne. Ty teraz powodzenia w żarciu, nie? Muszę poczekać, aż ty zjesz. Nie, to trochę głupie. No. Brokułki, kochani, jedzcie brokuły. Takie zielone kalafiory. Smacznego. I'm chill. A, bo ty masz drugą rękę. No. To jest wspaniale. Ja sobie spróbuję. Ej, ty łyżką wiesz? Mhm. Dobre to masz. Miało być lekko ostre. Ja w ogóle nie jest ostre. Nigdy nie ufajcie. Nie wiem, jak mówią lekko ostre, nie jest w ogóle ostre, jak jest ostre. Ja nie czuję. Nie mam chyba wyparzone kubki smakowe. Jesteśmy kochani na paznokciach. I się tak trafiło, że moja pani Anastasia może mnie przyjąć chwilkę wcześniej, więc przynajmniej będziemy mieli wygodniej. A ja nie wiem, które sobie poznawcie zrobić. Ja się wstydzę. I proszę o smarowy. Cause you make me feel alright. I know some people play it cool, but baby I ain't. Okej, wyszliśmy właśnie z salonu paznokci. To było ciężkie. W każdym razie pochwal się, matka. Ale takie żółte światło jest. No, bardzo miłe. Natalia ma takie ombre, ja mam liście, bo ja... Brudne tu było, a to nie jest brudne. Ja mogę tylko jedną stronę kurtki założyć, to w ogóle jest śmieszne. Panie się bardzo śmiały. No, no Marta się śmiała. Teraz wciąż skute. Mamy mnóstwo różnych prezentów, które dostaliśmy przede wszystkim od was dla dzieci, które są w Afryce i musimy wybrać, bo mój limit bagażu to jest 20 kg, a jeszcze muszę się spakować ja i musimy teraz wybrać, co zabieram ze sobą do Afryki. Przede wszystkim myślę, że tenisie. To tutaj stawiamy to, co bierzemy. Są jakieś długopisy z pepa. A tutaj mam mydełko i chusteczki antybakteryjne, ale to są wytrwałe. Dobra, a takie chusteczki. A spodyczu pan nie ma. No właśnie wiem, ale lizaki... No lizaka mogą. Nie wiem, czy nie pyta. No lizaka nie. Tiktaka też mogą. Lizaki i takie. To jest mydełko. Tutaj puzzle. Zeszyciki, mydełka, skarb, ołóweczki. Piłka, to fajne. O, tutaj mamy takie małe misie. To małe misie z pokazem. Tutaj mamy balsamik chyba do uszu. No może dla jakiejś dziewczyny. Chusteczki antybakteryjne to super. Wow. A te misioczki są fajne, że one się spodobają. Wow, ale ten tu jest bloczek. No, to za co? Bierzemy squishy. No, gumki wdejmy. Gumki i majteczki mamy i jeszcze więcej gumek i spinek do włosów jeszcze mamy dla dziewczyny. Zabierzemy sporo rzeczy do tej Afryki z rachunkiem. No, to są karteczki, to mamy. Kochani, to są rzeczy, które dostaliśmy od was, więc część z was zabieram do Afryki. To dzięki wam dzieci nie będą szczęśliwe. Szczęśliwe. Więc dziękuję wszystkim, którzy tutaj coś od siebie dodali. Mwah. A możemy zakończyć już w sumie tak. Dzięki ci! Było naprawdę fenomenalne. O! Kochani, jeśli chodzi o dziś, mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału i powiem wam, że to było ciężkie. Szczególnie, że te kajdanki nie są zbyt wygodne. Dobrze, że się je łatwo rozpina i zapina, ale w każdym razie, kochani, nie polecam. Do szkoły tak nie idźcie, wiecie, bo to może być dziwne. Ogólnie dzisiaj tyle dziwnych spojrzeń odebraliśmy od ludzi, że czułam się naprawdę źle. Media Marcie było dziwne. Było naprawdę dziwne. Dobra, to widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. To będzie vlog z Afryki, więc oglądajcie koniecznie. Do zobaczenia, kochani. Pa!